Potrzebujesz nowego sprzętu do swojego gospodarstwa? Wejdź na ogłoszenia.agro.pl i wybieraj w ofertach dostosowanych do Ciebie. Kupisz tu ciągniki i maszyny rolnicze, zwierzęta, materiał siewny i pasze. Sprzedasz też produkty ze swojego gospodarstwa. Wejdź i sprawdź, jakie to łatwe. I na dodatek za darmo. Ogłoszenia.agro.pl. Twoje ogłoszenie ma znaczenie. Przeciętna cena jabłek na rynku hurtowym, jeśli one są w wysokiej jakości, to jest około 2 zł. Praktycznie wszystkie odmiany. I towaru jest dużo. Dużo jest również śliwek. Co prawda są problemy z jakością węgierki, która na początku w swojej fazy jakieś bardzo dużo napiła się wody, potem ją bardzo szybko odparowała i się pomarszczyła. Węgierki są pomarszczone i przez to trochę niższa jakość. Takie pomarszczone kosztują 1,5 zł, 3 zł są, jeżeli są jędrne i świeże. A wielkoowocowe odmiany, top hit i mieszaniec kosztują tak około 2 zł za kilogram. Malin jest nadal mało, 18-20 zł za kilogram. Borówka też już delikatne są podwyżki cen. Od 13 do 20 zł za konfekcjonowaną borówkę amerykańską. Jaronia, 3-4 zł za kilogram. Groszki, no jeszcze są klapsy i jest konferencja. Konferencja polska kosztuje około 3,5-4 zł za kilogram. Jest już też importowana konferencja belgijska w opakowaniach 12-kilogramowych. Za 12-kilogramowe najgrubsze sorty trzeba zapłacić 72 zł.